Ostatnio na sprawozdaniach na temat tego pięknego związku heksahydrosuperfanu zadano mi niezłośliwe pytanie, dlaczego zajmujemy się takim związkiem? Czy on ma jakieś zastosowania praktyczne? Postanowiłam zastanowić się nad tym i przedstawić szerzej swoje argumenty. W związku z tym ten wykład, kiedy warto badać nietypowe węglowodory, a kiedy nie. Czyli jakie badania naukowe warto finansować. Proszę Państwa, znanych jest ponad 10 milionów cząsteczek. W związku z tym niewątpliwie musimy wybierać. Przy czym trzeba powiedzieć, że w badaniach podstawowych, nie mówię o zastosowaniach, nie zajmujemy się cząsteczkami ze względu na ich bezpośrednią użyteczność. Ważne jest to, ich znaczenie podstawowe, pozwalają one zbadać, na ile można zdeformować wiązanie chemiczne bez zerwania go, oraz są interesujące ze względu na swoje nietypowe własności. Dobrym przykładem tutaj jest słynny fulleren, po którym bardzo wiele sobie obiecywano. Teoretycy zaproponowali go już w 1970-73 roku, po czym całkowicie o nim zapomniano. Ta historia odkrycia w ogóle jest bardzo dramatyczna i może warto będzie kiedyś ją opowiedzieć. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że jak już go zrobiono, jak już udało się zrobić duże jego ilości, bo to był istotny problem, to pojawiło się mnóstwo projektów zastosowań. Obiecywano sobie, że całkowicie sfluorowany taki związek będzie idealnym smarem, że można będzie, korzystając z tego związku, robić nadprzewodzące druty, nośniki leków i tak dalej. Natomiast jak na razie praktycznie nie ma żadnych zastosowań fullerenu. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że na ogół badania podstawowe nie są prowadzone z myślą o konkretnych zastosowaniach, ale może z nich coś wyniknąć. Na przykład w wyniku badań kosmicznych powstały kevlar, teflon i inne materiały, z których korzystamy na co dzień. Takim ciekawym przykładem są ciekłe kryształy. Odkryte w 1888 roku długo były przedmiotem badań fizyków, a w roku 1966 ukazał się artykuł w Nachrichten für Chemie und Technologie pod tytułem „Czy ciekłe kryształy są obszarem badań o małych zastosowaniach?”. Także jak się prowadzi badania, niekoniecznie widać, co z nich może wyniknąć. Taka jedna z takich bardzo ciekawych cząsteczek to jest kuban otrzymany przez Eatona w 1964 roku. Widać tutaj, że szkielet węglowy tej cząsteczki tworzy sześcian. Związek ten był bardzo trudny do otrzymania, stanowił wyzwanie dla chemika syntetyka. Mając niezwykłą budowę przestrzenną, ma również niestandardowe widma NMR i tym podobne właściwości. Na przykład można sprawdzać zależności Karplusa. Wykazuje nietypowe reakcje przegrupowania, na przykład kubanów kunean. I wcale nie najmniej ważny argument dla chemików syntetyków, jest on wysokosymetryczny, bardzo ładny. Oczywiście Eaton, kiedy robił ten związek, nie oczekiwał na żadne zastosowania, ale warto może powiedzieć, że utajnione badania kubanów, wielokrotnie podstawionych grupami nitrowymi, były przez ponad 30 lat prowadzone w armii amerykańskiej. Były również próby stosowania pochodnych jako leków. Co to są te nietypowe węglowodory? Była bardzo ważna hipoteza Van't Hoffa i Lebela w drugiej połowie XIX wieku o tym, że czterowiązalny atom węgla, mający cztery podstawniki, ustawione tetraedrycznie, przy czym jeżeli te cztery podstawniki są różne, to jest tak zwany asymetryczny atom węgla, to znaczy, że ten związek może być prawy albo lewy. Jeżeli zamienimy dwa z tych podstawników, na przykład te, to otrzymujemy związek, który jest odbiciem zwierciadlanym. Ta hipoteza pozwoliła na zrozumienie występowania stereoizomerów, diastereomerów i enantiomerów oraz chiralności na poziomie atomowym, czyli tego zjawiska prawo-lewe.
Standardowe cząsteczki organiczne, a więc przeważająca większość tych cząsteczek organicznych jest zbudowana z fragmentów zgodnych z hipotezą Van 't Hoffa i Lebela. Natomiast całkowicie sprzeczne z tą hipotezą, jest budowa 1,1,1 propylanu, ponieważ wszystkie cztery to są atomy mostkowe i wszystkie cztery atomy związane na przykład z tym atomem mostkowym są po jednej stronie półpłaszczyzny przechodzącej przez ten atom. Oczywiście to samo zachodzi dla drugiego atomu. W związku z tym tutaj mamy i nietypowe kąty, i na przykład była bardzo długa dyskusja w literaturze, czy w tej cząsteczce istnieje w ogóle wiązanie centralne. Istnieje technika doświadczalna z wykorzystaniem analizy rentgenowskiej, która pozwala dla typowych układów określić skupianie ładunku na wiązaniu przy utworzeniu go. Okazuje się, że metoda ta nie działa dla zinwertowanych atomów węgla, jak stwierdzono to dla takiego związku. Mianowicie tu jest to wiązanie centralne typu propylenowego. Schematycznie przedstawione gęstości elektronowe, na przykład w płaszczyźnie tego pierścienia aromatycznego, pokazują skupienie ładunku między atomami. Natomiast dla tych pierścieni trójczłonowych i dla tego wiązania C1-C6 i w tym pierścieniu, i w płaszczyźnie tego pierścienia, i w płaszczyźnie tego pierścienia okazuje się, że nie ma skupienia ładunku wzdłuż tego wiązania. I wniosek ten jest zgodny z obliczeniami kwantowymi. No i wniosek miałby być, że brak jest wiązania C1-C6, mimo że odległość jest troszeczkę większa od standardowych wiązań, od długości wiązań CC, ale jednak bardzo realistyczna. I te badania pozwoliły na zdefiniowanie wiązania chemicznego na gruncie mechaniki kwantowej. Mianowicie wcześniej można było liczyć całą cząsteczkę, określać własności całej cząsteczki, natomiast właściwie nie było metody na określenie własności wiązań, własności atomów. Okazało się, i Weiberg i Bader przeprowadzili analizę gęstości elektronowej, pokazując, jak trzeba definiować wiązania chemiczne tam i stwierdzili, że za wyjątkową stabilność tego związku odpowiadają całki trójcentrowe. W literaturze pojawiły się dwa ładne związki, Izraelon i Helveton. No i oczywiście pytanie, czy one również są interesującymi badaniami, obiektami badań. Te związki mają wzór ogólny C24H24 i należą do rodziny C2NH2N. Ja tutaj nie powiedziałam wcześniej, że zgodnie ze standardową konwencją nie pokazujemy na wzorach wiązań CH, które oczywiście sterczą z każdego tutaj wierzchołka. Już starożytni Grecy, idealne bryły Platona C4, tetrahedron, kuban, dodekahedron, no i również C60H60, którym oczywiście Platon się nie zajmował. Związki te należą do, związki o takiej budowie należą do tej grupy. Myśmy się zajmowali dwoma takimi grupami, między innymi grupą C12H12, przy czym dla C12H12 nie badaliśmy wszystkich, badaliśmy kilka izomerów możliwych struktur, przy czym trzeba powiedzieć, że dla tych dwóch związków, dla heksapryzmanu i ściętego tetrahedranu, było kilka prób
syntezy tych związków, z których, przy czym co najmniej dwie dla każdego związku, opisano w literaturze. Na ogół się tego nie robi, nie udało się, to się nie pisze pracy. Także związki są bardzo interesujące, natomiast wydaje nam się, że nasze obliczenia po pierwsze pozwoliły na stwierdzenie, że tego typu związek jest dużo bardziej stabilny od tych dwóch, co tłumaczyłoby to, że tych dwóch nie udało się otrzymać. Natomiast już po naszej, w kilka lat po naszej pracy, bo myśmy opublikowali wyniki pierwsze w 1987 roku, w 1993 opublikowano syntezę tego związku. No i okazało się, co było dla nas bardzo interesujące, że kąt dwuścienny w tym związku, który jest dużo większy od standardowego kąta w cykloheksanie, przewidzieliśmy na podstawie bardzo prostej metody obliczeń prawidłowo. No i właśnie. Znaczy ta historia jest może troszeczkę dłuższa. Mianowicie te wyniki opublikowaliśmy właściwie nie wiedząc, zwłaszcza jeśli chodzi o te kąty torsyjne, nie wiedząc, na ile one są wiarygodne, po czym został zrobiony ten związek i jego rentgenografia. Tutaj ten kąt był większy od standardowej wielkości 55 stopni, no więc poczuliśmy się trochę lepiej, zwłaszcza, że nasze obliczenia dawały bardzo bliską tutaj zgodność dla związku takiego modelowego. No i potem okazało się, że aż za dobra była ta nasza zgodność obliczeń. Nie, że to niezła była nasza zgodność obliczeń. Natomiast wracając do Helwetanu i Izraelanu, związki te zaproponowane zostały przez Eschenmosera jako żart na ostatnim wykładzie syntezy chemicznej, a później zostały opisane na Prima Aprilis przez Davida Ginsburga w Nouveau Journal de Chimie. Przy czym, jeżeli się czytało tę pracę, to człowiek natychmiast rozumiał, że nie jest to praca na serio. Natomiast okazało się, że kilka grup teoretyków rzuciło się na te związki, liczyło i publikowało te wyniki. Nanoputy, przez analogię z liliputami z podróży Gullivera, to są cząsteczki antropomorficzne. Między innymi jest tam nanodziecię takie, przy czym tak jak w standardowej pracy syntetycznej na końcu jest opisane, są opisane szczegółowo własności wszystkich pośrednich związków oraz tych. No i co jest interesujące, autorzy również chcieli się jakby podczepić pod zastosowania i w związku z tym dołączyli tutaj przez siarkę grupy acetylowe. Wiadomo, że przez siarkę dobrze się robi podłączenia do powierzchni, no i zrobili taką warstwę molekularną na powierzchni z tych swoich cząsteczek. No i na tym bym chciała zakończyć banalnym wnioskiem ogólnym. Wybór obiektów badań jest bardzo trudny. Z jednej strony nie wszystkimi dziwnymi cząsteczkami się warto, nawet trzeba zajmować. Z drugiej widoki na bezpośrednie zastosowania nie stanowią na ogół wystarczającego powodu do rzeczywiście innowacyjnych badań podstawowych.